Ja staram się nie dopuszczać myśli takich, że a może nie wróci. Jeśli wypływają na akcję, no to wrócą wszyscy cali i staram się o tym nie myśleć, bo to idzie o szaleństwo, tak. Tyle, co ja się napatrzyłam, tak, nasłuchałam, jeśli chodzi o pracę męża, no podziwiam, naprawdę, naprawdę, według mnie jest bohaterem, oni wszyscy zresztą są bohaterami, tak, bo nie każdy się do tego nadaje. Coś się dzieje, oni lecą, robią wszystko, żeby pomóc. Trzeba być odważnym, mieć to coś. No są bohaterami, po prostu. Pracuję w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa na stanowisku starszego oficera od 1998 roku. Zawsze byłem związany z morzem. Nie wyobrażam sobie życia bez morza. To, że pracuję w Morskiej Służbie, pozwala mi być nad morzem. Mieszkając w Bogatyni, czyli daleko od linii brzegowej, tak, bo to jest koniec Polski, jest to kawał drogi do przebycia. Praca w tej firmie polega na systemie zmianowym. Jesteśmy pół miesiąca w pracy i pół miesiąca mamy wypracowane te swoje, jesteśmy w domu, zjeżdżamy do domu, przyjeżdżają zmiennicy, nas zmieniają, przejmują nasze obowiązki. Służba jest 24-godzinna. Jesteśmy w pracy 24 godziny na dobę do dyspozycji przez pół miesiąca. W każdym momencie mogą nas wezwać, może ktoś potrzebować pomocy na morzu, jakiejkolwiek, czy ewakuacji medycznej, czy holowania. Czy my śpimy, czy my jemy, czy my oglądamy wspólnie telewizję, w każdym momencie mogą nas wezwać, jesteśmy do dyspozycji. Nie ma znaczenia, czy to są święta, czy to jest Boże Narodzenie. Nie możemy sobie wyjść na spacer z dzieckiem, z żoną. Kapitan od portu Kołobrzeg, szwał. Dlaczego to robię? Bo to jest coś pięknego. To jest połączenie dwóch pasji. Pierwsza praca związana z wodą, z wybrzeżem. Drugie, ratowanie życia. Nie ma chyba nic piękniejszego niż ratowanie życia. W Bogatyni mam rodzinę, mam żonę Emilkę, mam syna, który ma 5,5 roku, ma na imię Szymon. No i wiadomo, będąc tutaj nad morzem, będąc w Morskiej Służbie, pracując tutaj na statku, będąc w pogotowiu ratowniczym przez pół miesiąca, tęskno. Tęskno jest bardzo... jest to rozłąka psychiczna i brak tej rodziny, bezpośredniego kontaktu z dzieckiem, z rodziną. Dużo się traci. Dużo się traci. Oczywiście, no, człowiek im bliżej końca zmiany, tym bardziej się nie może doczekać tego momentu, kiedy wsiądzie do samochodu. Trzaśnie drzwiami i pojedzie do domu. Komendant przez te 2 tygodnie w domu robi wszystko. Biorę, sprzątam. Zajmuję się dzieckiem, kąpię dziecko, odprowadzam do przedszkola, przyprowadzam z przedszkola. Jestem taką opiekunką. Jestem ojcem wychowującym dziecko. Żona wychowuje przez te 2 tygodnie, kiedy mnie nie ma. Jestem w pracy, no to żona się zajmuje. Kiedy ja przyjeżdżam z pracy do domu, żona ma czas na odpoczynek. Tak? Ona wtedy się relaksuje bardziej, bo wie, że ja jestem i może mi powierzyć w 100% dziecko.
bo jest piękne życie, czasami daje w kość, ale jest to coś pięknego. No, poświęciłem całkowicie swoje życie na wychowanie dziecka. Mój syn, Szymon, wie doskonale, jaką pracę wykonuje i ostatnio mówił, że chciałby zostać ratownikiem morskim, tak jak tata. Doskonale wie, co ja robię. Był wielokrotnie na różnych jednostkach, widział te jednostki, był w środku, jest zainteresowany, lubi to. Nie wiem jak długo, ale na dzień dzisiejszy mówi, że chce zostać ratownikiem morskim, tak jak tata. Chce ratować. Żona bardzo dobrze zna moją pracę. Ja czasami mniej opowiadam o swojej pracy niż moja żona. Moja żona widziała mnie w różnych sytuacjach i czuję, że ona jest dumna. Myślę, że przez te wszystkie lata chyba się pogodziła z tym, że ja pracuję w takiej firmie, a nie innej. Na pewno jest jej ciężko, będąc samą w domu z dzieckiem. Myślę, że zna mnie na tyle, że nie byłbym skłonny do tego, żeby w tak mocny sposób się narazić, żeby nie wrócić do domu. Wyjeżdżając do pracy zawsze myślę o rodzinie, myślę o dziecku i zawsze, kiedy przychodzi ten moment wyjazdu, dziecko wie, że ja już jadę do pracy. No jest ciężko. No jest ciężko. Kapitan od portu Kołobrzeg, Szkwał. Szkwał, kapitan. Dzień dobry, chciałem zgłosić wyjście na ćwiczenia ze śmigłowcem. Szkwał, na ćwiczenia ze śmigłowcem, tak proszę. Ja, jeżeli komuś pomagam, to czuję się spełniony. Nie oczekuję jakiegoś dowodu wdzięczności, bo nie na tym to polega. Robię to z czystej pasji. Lubię to robić, lubię czuć tą adrenalinę, kiedy jest wyjście w morze, kiedy są trudne warunki atmosferyczne. Każde wyjście wiąże się z innym zadaniem. Nie ma dwóch takich samych akcji, nie ma dwóch takich samych warunków atmosferycznych. To jest coś pięknego. Żadnej akcji się nie da na nowo powtórzyć. Staram się zrobić wszystko najlepiej lub najdokładniej, żeby siebie nie uszkodzić i żeby pomóc drugiej osobie. Nie narażając siebie na jakiś uszczerbek, pomóc najlepiej jak się da. Chodzi o to, żeby zrobić wszystko jak najlepiej, żeby z danej sytuacji wyjść cały, bo nie może być tak, że ratownik poświęca własne życie, ratując kogoś, traci swoje. To jest różnica, ryzykować, a poświęcić się. Za każdym razem ryzykujemy. Przechodząc na inną jednostkę w warunkach szturmowych, zawsze ryzykujemy. Osoba, która przychodzi z jednostki na drugą jednostkę, zawsze ryzykuje. Bo się poślizgnie, bo coś nie tak pójdzie, wpadnie między bój, może stracić życie. Ale on tego życia nie poświęca. Próbuje uratować czyjeś życie. Ryzykuje, ale to nie jest poświęcenie. Tylko szaleniec by poświęcił własne życie, ratując kogoś. Ja, jak wspomniałem, mam żonę, mam dziecko 5,5 roku. Ja chcę być z tym dzieckiem. Ja i tak ryzykuję, idąc w morze i działając w akcji ratowniczej. Ale ja chcę żyć. Chcę żyć dla swojego dziecka, dla swojej żony. Nie chcę, żeby moje dziecko odbierało mnie w ten sposób, że mój ojciec jest bohaterem, bo poświęcił własne życie, ale nie ma mnie przy nim. Halo? Cześć, tato.